dniu dzisiejszym krętymi ścieżkami zawędrowaliśmy do Wilna, na cmentarz na Rosie. Jest to cmentarz misjonarzy. Zabytkowy zespół cmentarny na Rosie o powierzchni 10,8 hektara. Cmentarz na Rosie jest jedną z czterech polskich nekropolii narodowych. W skład zespołu cmentarnego wchodzi Stara Rosa z lat 1769-1801, Nowa Rossa z roku 1847 roku, cmentarz wojskowy z 1920 roku, mauzoleum Matka i Serce Syna z 1936 roku. Stara Rossa. Według pochodzących jeszcze z XIX wieku koncepcji pierwsza wzmianka o pochówkach na tym terenie pochodzi z 1436 roku. Grzebano tu ofiary morowego powietrza, a pierwszy cmentarz zamiejski powstał z inicjatywy parafii świętego Józefa i Nikodema za Ostrą Bramą w 1769 roku. Miał 3,5 hektara i znajdować się miał pod opieką jezuitów z kościoła Wniebowstąpienia Pańskiego. Jako nekropolia miejska został przyjęty w 1801 roku. Zachowane metryki pogrzebowe Góry Zbawiciela, czyli księgi pogrzebowe kościoła misjonarzy, wskazują, że jako pierwszy na cmentarzu w roku 1801 pochowany został burmistrz Wilna Jan Miller. Niedługo potem magistrat uregulował prawnie kwestie związane z funkcjonowaniem cmentarza. W roku 1802 zniesiono zaś pierwsze katakumby. W 1814 roku miało miejsce pierwsze powiększenie obszaru o tereny nazywane obecnie wzgórzem, Górką Literatów. W 1820 roku teren cmentarza otoczono murem, a w 1840 ksiądz Józef Bogdanowicz zainicjował wybudowanie w pobliżu katakumb neogotyckiej kaplicy pogrzebowej. Od tego czasu cmentarz uznawano za elitarny, chowano osoby zasłużone lub stojące wyżej w hierarchii społecznej. W 1847 roku w związku z wyczerpaniem się możliwości grzebalnych powstała nowa nekropolia po drugiej stronie ulicy Listopadowej, tak zwana Nowa Rossa. Po 1945 roku i opuszczeniu Wilna przez polskich mieszkańców rozpoczęła się celowa dewastacja nekropolii. Nagrobki były niszczone przez wandali. Teren cmentarza stał się miejscem spotkań półświatka, który rozbijał nagrobki, niszczył epitafia, a wszystko przy biernej postawie nowych władz. W wielu grobowcach urządzono składy materiałów budowlanych oraz warsztaty, a z części zdemontowano epitafia. Tragicznym był dla Starej Rossy rok 1952, kiedy doprowadzono do zniszczenia monumentalnych katakumb. Cmentarz został zamknięty dla nowych pochówków w 1967 roku, a dwa lata później, w 1969 roku, wpisany do rejestru zabytków. Wiele z zachowanych na cmentarzu obiektów zabytkowych znajduje się w złym stanie technicznym. Od 1990 roku konserwacją zabytkowych nagrobków zajmuje się miejscowy społeczny komitet opieki nad Starą Rossą. Cmentarz zajmuje strome wzgórze morenowe o różnicy poziomów około 30 metrów. Na wysokości tej znajdują się cztery wzniesienia. To jest Górka Literacka, Górka Anielska, Wzgórze Pomocne i Wzgórze Południowe.
Cmentarz wojskowy. Powstał w roku 1920 na niewielkim terenie przed Starą Rossą. Po lewej stronie bramy cmentarza znajduje się grób Marii Zbilewiczów-Piłsudskiej. Miejsce pochówku urny z sercem Józefa Piłsudskiego. Nagrobek wieńczy płyta granitowa wydobyta na terenie polskiej wsi Kresowej Bronisławka na Wołyniu. Płyta została obrobiona i oszlifowana przez Bolesława Sypniewskiego w warszawskim zakładzie kamieniarskim Sypniewskich przy ulicy Powązkowskiej. Zakład ten mieści się w tym miejscu do dnia dzisiejszego. Tam też został wykuty słynny napis na płycie Matka i serce syna. Przy bramie wejściowej znajduje się kwatera żołnierska o powierzchni 0,2 hektara, na której spoczywają polscy oficerowie i ochotnicy polegli w latach 1919-1920 w walkach o Wilno, a także żołnierze Armii Krajowej polegli podczas operacji Ostra Brama w 1944 roku. Nowa Rossa. Pierwsze pochówki na terenie Nowej Rossy miały miejsce od roku 1847. Jednak do początku wieku XX cmentarz nie był uporządkowany, nie był też zaznaczony na mapach Wilna. Regulację cmentarza przeprowadzono na początku XX wieku. W tym celu zakupiono od Maurycego Potockiego grunty. Transakcja ostatecznie sfinalizowana została w roku 1914. Nowa Rossa znajduje się na wschód od Starej Rossy. Pochowani są tu mieszkańcy Wilna oraz żołnierze polegli w latach 1919-1920. Mogiły żołnierzy tworzą część nazywaną cmentarzem wojskowym polsko-litewskim. Spoczywają tam m.in. członkowie samopomocy wileńskiej, czyli pierwszej samoistej powstałej polskiej władzy w mieście. W centralnym punkcie kwatery żołnierzy polskich znajduje się kolumna z napisem Wilno swoim wybawcom. Lista osób pochowanych na cmentarzu jest bardzo długa. Spoczywają tutaj m.in. polscy żołnierze polegli w bojach 1919-1920, 1939 i 1944, a także znane postacie polskiej, białoruskiej i litewskiej historii. Między innymi Adam Ferdynand Adamowicz, jeden z pionierów weterynarii polskiej, prezes Wileńskiego Towarzystwa Lekarskiego. Józef Bałzukiewicz, polski malarz. August Becu, polski lekarz, ojczym Juliusza Słowackiego. Aleksander Dalewski, polski działacz patriotyczny. Antonina Fischer, aktorka Wileńskiego Teatru. Władysław Chorodyjski, filozof, profesor Uniwersytetu Wileńskiego. Franciszka Kleczkowska, działaczka oświatowa, organizatorka tajnego nauczania. Joachim Lelewel, polski historyk, działacz polityczny, profesor. Józef Łukaszewicz, polski fizyk, geolog, profesor Uniwersytetu Stanisława Batorego. Onufry Pietraszkiewicz, polski poeta. Maria Piłsudska, pierwsza żona Józefa Piłsudskiego. Adam Piłsudski, polski polityk, brat Józefa Piłsudskiego, wiceprezydent Wilna, senator czwartej kadencji II RP. Emilia Wąsowska, tłumaczka literatury pięknej, rzeczniczka równouprawnienia kobiet, aktywistka na rzecz krzewienia oświaty narodowej, żona Witolda i wielu, wielu innych. W roku 2010 z inicjatywy Społecznego Komitetu Opieki nad Starą Rossą uruchomiono stronę internetową z historią cmentarza, gdzie można zobaczyć stare i współczesne zdjęcia oraz poznać pełną listę pochowanych tam osób. Thank you.
Krętymi ścieżkami dotarliśmy już do końca tego odcinka. A ja dziękuję za uwagę i zapraszam do komentowania, lajkowania i subskrybowania mojego kanału. Jak również zapraszam na kolejny film.